Słuchajcie, chrześcijanie, byłem głodny. Wy zaś dyskutowaliście o moim głodzie w swych organizacjach humanitarnych. Byłem więźniem. Wy zaś wyznaczyliście sobie spotkania w kaplicach, by modlić się o moje uwolnienie. Byłem nagi. Wy zaś rozważaliście z całą powagą moralny aspekt mojej nagości. Byłem chory. Wy zaś poklękaliście, by dziękować Bogu za własne zdrowie. Byłem bezdomny. Wy zaś głosiliście mi kazania o bezpiecznym schronieniu w przybytku Bożej miłości. Wyglądam na to, że jesteście pobożni, bardzo szlachetni i całkiem blisko Boga. Lecz ja wciąż jeszcze jestem głodny, samotny, nagi, chory, uwięziony i bezdomny. Jest mi zimno. Byłem głodny. Wy zaś dyskutowaliście o moim głodzie w swych organizacjach humanitarnych. Byłem więźniem. Wy zaś wyznaczyliście sobie spotkania w kaplicach, by modlić się o moje uwolnienie. Byłem nagi. Wy zaś rozważaliście z całą powagą moralny aspekt mojej nagości. Byłem chory. Wy zaś poklękaliście, by dziękować Bogu za własne zdrowie. Byłem bezdomny. Wy zaś głosiliście mi kazania o bezpiecznym schronieniu w przybytku Bożej miłości. Wygląda na to, że jesteście pobożni, bardzo szlachetni i całkiem blisko Boga. Lecz ja wciąż jeszcze jestem głodny, samotny, nagi, chory, uwięziony i bezdomny. Jest mi zimno. Wygląda na to, że jesteście pobożni, bardzo szlachetni i całkiem blisko Boga. Lecz ja wciąż jeszcze jestem głodny, samotny, nagi, chory, uwięziony i bezdomny. Jest mi zimno.